21 maja wspominamy świętego Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika. Jan urodził się w roku 1348 w Nepomuku, koło czeskiej Pragi. Pierwsza pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi z roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze klerykiem, Jan figuruje w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. 10 lat później został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele świętego Gala w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy swoim arcybiskupie. W roku 1381 studiował prawo na Uniwersytecie w Pradze. Po roku przeniósł się do Padwy, aby studiować na tamtejszym uniwersytecie. Po uzyskaniu doktoratu z prawa w roku 1387 powraca do Pragi. Wtedy też został mianowany kanonikiem przy kolegiacie świętego Idziego, a 2 lata potem również kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc. Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w zarządzaniu diecezją. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Janem, będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla razem z 2 innymi prałatami 20 marca 1393 roku i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król. Potem na półżywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Ludowa legenda dodała do żywotu, że kapłanowi przywiązano kamień młyński do szyi i że kamień ten urwał się, że niezwykła jasność obudziła mieszkańców Pragi, że król, widząc poruszenie ludu, odbył pokutę i tym podobne opowieści. Według kroniki Tomasza Ebendofera z roku 1450 Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej, królowej Zofii. Uważany i czczony jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie, 17 kwietnia, i pochowano w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą. Po śmierci Wacława IV kult męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się jego pierwsze żywoty, a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII jest już nazywany błogosławionym i wymieniany wśród patronów Pragi i Czech. Oficjalny proces rozpoczął się jednak dopiero w roku 1710 z polecenia cesarza Józefa I. Innocenty XIII w roku 1720 potwierdził tytuł błogosławionego. Ten sam papież zatwierdził teksty mszy świętej i liturgii godzin ku czci błogosławionego na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Dnia 19 marca 1729 roku papież Benedykt XII ogłosił go formalnie świętym. Podobnie jak język świętego Antoniego w Padwie, tak też język świętego Jana Nepomucena jest zachowany cało i umieszczony w artystycznym, osobnym relikwiarzu katedry praskiej. Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem przyzywanym podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu świętego Jana Nepomucena są liczne figury stawiane zazwyczaj na rozdrożach dróg i w okolicach przepraw rzecznych. Wiele takich figur można spotkać w całej Polsce. Jest także popularnym patronem kościołów i parafii. W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie i birecie. W ręku zazwyczaj trzyma palmę męczeńską. Niekiedy trzyma palec na ustach, symbol zachowania tajemnicy spowiedzi. Jego atrybutami są także klucz, książeczka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, woda, zamek oraz wieniec z 5 gwiazd. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże,
Przez Ciebie umocniony święty Janne Pomucen, aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy nieustannie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.